Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jedne z najważniejszych wskaźników tego, jaka jest kondycja gospodarki, powstają po prostu na podstawie ankiet. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Ankiet, które wypełniają menadżerowie wyższego szczebla w sektorze produkcyjnym, w usługach i ogólnie w logistyce. No ale to nie wszystko, no bo są też wskaźniki, w których to zwykli ludzie oceniają, czy żyje im się lepiej, czy może muszą zaciskać pasa. No i one też mają swoją wartość prognostyczną. Zapraszam do materiału. Partnerem tej serii i naszego kanału jest Dom Maklerski XTB, czyli największy broker w Polsce, notowany na giełdzie papierów wartościowych, na platformie którego możesz handlować akcjami i ETF-ami bez jakiejkolwiek prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. No i oprócz tego dziesiątki godzin materiałów edukacyjnych do obejrzenia zarówno dla inwestorów długoterminowych, jak i dla spekulantów. To jeżeli oczywiście nie masz jeszcze konta w XTB, no to link, z którego możesz to zrobić, znajdziesz w opisie tego materiału. Jakiś czas temu nagrałem odcinek o wskaźnikach, które pozwalają nam przewidzieć recesję, no i z pełnym wyprzedzeniem pokazują konkretne trendy gospodarcze. Oczywiście nie tylko te negatywne, no ale również te, które są pozytywne. Jeżeli go jeszcze nie oglądałeś, bądź nie oglądałaś, to oczywiście polecam to nadrobić. Wspomniałem wtedy, że jakiekolwiek próby przewidywania koniunktury gospodarczej, na przykład na podstawie danych o PKB, szczególnie tych danych finalnych, ostatecznych, czy chociażby stopie bezrobocia, nie mają zbyt dużego sensu, no bo opieramy się na odczytach, które publikowane są z bardzo dużym opóźnieniem, więc mogą być co najwyżej potwierdzeniem konkretnych trendów gospodarczych, mogą pokazać, że sytuacja rzeczywiście wygląda tak, a nie inaczej. No ale niczego nam tutaj nie zaprognozują, nie pozwolą nam zbyt wiele przewidzieć. Dlatego też, patrząc w przyszłość, powinniśmy obserwować przede wszystkim wskaźniki wyprzedzające. Wspominałem m.in. o sygnałach, jakie wysyła nam krzywa rentowności amerykańskich obligacji, czy chociażby indeks nowych zamówień z amerykańskiego wskaźnika ISM dla przemysłu i usług. No i wspominałem również o wskaźnikach, które pokazują, jakie nastroje mają konsumenci, czyli tak naprawdę my wszyscy, no bo nie da się ukryć, że to, jak oceniają swoją sytuację finansową w nadchodzących miesiącach zwykli konsumenci, gospodarstwa domowe, jest jednym z prognostyków tego, czy w gospodarce jest dobrze, czy może wręcz przeciwnie i jakieś negatywne trendy zaczynają się objawiać. W ostatnim czasie sporo się słyszy o tym, że ludzie coraz rozważniej wydają zarobione pieniądze, no bo na przykład hotelarze i właściciele domków czasowych, lokali na wynajem krótkoterminowy mają dużo mniej rezerwacji i więcej wolnych terminów niż w wakacje rok temu. No i to też oczywiście jest jakiś rodzaj wskaźnika wyprzedzającego, no ale dopóki on nie ma określonej metodologii zbierania danych i ich interpretacji, która jest spójna, no to możemy mówić jedynie o dowodzie anegdotycznym. To trochę jak z tymi tekstami o tym, że nie wiem, ludzi dotknęła albo ludzi nie dotknęła inflacja, no bo ostatnio byłem w ciągu tygodnia w hipermarkecie i szukałem miejsca parkingowego przez 20 minut. Jakby ludzie nie mieli pieniędzy, jakby inflacja ich dociskała, to by nie chodzili po centrach handlowych. No albo wtedy, gdy urzędnik państwowy, który zarabia ponad 1 000 000 złotych rocznie, mówi na konferencji prasowej o tym, że spokojnie można kupić najtańszy chleb i żyć długo i szczęśliwie, bez narzekania na wysokie ceny. A skromnie jem chleb baltonowski, jest bardzo dobry, jest normalny chleb, no nie ma tam rodzynek, orzechów, czegoś tam, no ale to jest chleb, no to nie jest jakiś podchleb, to nie jest jakiś surogat chleba, to nie jest parachleb, to nie jest jak czekolada, czekoladopodobne, chlebopodobne to nie jest, to jest chleb, normalny, zwykły chleb, dobry. No ale mamy wskaźniki, które te nastroje konsumentów badają i przedstawiają w formie konkretnego wyniku, najczęściej przedstawionego w punktach. No i myślę, że nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że najpopularniejsze wskaźniki tego typu pochodzą oczywiście z USA, no i odnoszą się do sytuacji amerykańskich gospodarstw domowych. I to właśnie od nich zacznę. Najstarszym wskaźnikiem nastrojów konsumenckich w Stanach Zjednoczonych jest indeks Uniwersytetu Michigan, publikowany w zasadzie nieprzerwanie dla każdego miesiąca od początku 1952 roku. Jego metodologia opiera się na wywiadzie telefonicznym 500 losowo wybranych gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych spośród reprezentatywnej próby
statystycznej. Tutaj ta reprezentatywna próba statystyczna obejmuje różne stany, różne grupy wiekowe i różne poziomy dochodu. Ankietowani odpowiadają łącznie na aż 50 pytań, w których mówią o tym, a w zasadzie oceniają swoją obecną sytuację i to, jakie ich zdaniem będą perspektywy w najbliższych miesiącach. No i pytania dotyczą tego, jak ankietowani oceniają swoją obecną sytuację ekonomiczną, czyli stabilność zatrudnienia, to jakie mają oszczędności, wynagrodzenie, no i oprócz tego to, jakie mają wydatki. Ponadto ankietowani też określają swoje oczekiwania, stąd też na indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan składają się dwa subindeksy: indeks warunków ekonomicznych, no i indeks oczekiwań konsumentów, na bazie którego Uniwersytet Michigan publikuje też dane o tym, jakie są krótko- i długoterminowe oczekiwania inflacyjne. W lipcu wstępny wskaźnik nastrojów w Michigan wzrósł do 72,6 punkta z 64,4 miesiąc wcześniej, no i z 51,5 punkta rok wcześniej, co pokazuje, że nastroje amerykańskich gospodarstw domowych systematycznie się poprawiają mniej więcej od końca 2022 roku. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy odczyt tego wskaźnika, tym lepsze nastroje konsumentów. Nie ma tutaj górnego limitu, natomiast bazą na poziomie 100 punktów jest odczyt z pierwszego kwartału 1966 roku. Historyczne minima indeksu zostały wyznaczone dość niedawno, bo w czerwcu 2022 roku na poziomie 50 punktów. Czy rzeczywiście ten indeks, indeks Michigan, przewiduje przyszłą koniunkturę gospodarczą? W okresie od sierpnia 2021 roku do czerwca 2022 notował mocne spadki odczytów z ponad 80 punktów do wspomnianych 50 punktów, więc spadek nastrojów konsumentów był ewidentny i bardzo mocny, no a gospodarka Stanów Zjednoczonych w okresie od pierwszego do drugiego kwartału 2022 roku, być może o tym już mało kto pamięta, ale znajdowała się przecież w technicznej recesji, czyli mieliśmy dwa z rzędu ujemne odczyty anualizowanego PKB w USA. Można więc powiedzieć, że tutaj w tym przypadku tę potencjalną recesję, a przynajmniej pogorszenie warunków ekonomicznych, pogorszenie nastrojów rzeczywiście znalazły odzwierciedlenie w późniejszych danych makroekonomicznych. Publikacja indeksu Uniwersytetu Michigan odbywa się dwa razy w miesiącu, zazwyczaj, a w zasadzie zawsze jest to w piątek, w połowie konkretnego miesiąca jako dane wstępne, no i w ostatni piątek miesiąca jako dane ostateczne. W momencie, w którym ten materiał zostanie opublikowany, wy już ostateczne dane za lipiec będziecie znać, a ja ich jeszcze nie znam. Kolejnym istotnym wskaźnikiem nastrojów amerykańskich gospodarstw domowych jest indeks zaufania konsumentów tworzony przez pozarządową organizację badawczą Conference Board, który jest publikowany od 1967 roku, a jego bazowy wynik to, podobnie jak w przypadku indeksu Michigan, jego bazowy wynik to oczywiście 100 punktów i on odnosi się akurat w tym przypadku do 1985 roku, więc sposób interpretacji jego wyników jest dość zbliżony do indeksu Michigan. Tutaj też nie mamy górnej granicy odczytu, jakiegoś limitu, który powyżej którego nie dałoby się tego odczytu osiągnąć. W przypadku indeksu zaufania konsumentów liczba ankietowanych gospodarstw domowych jest dużo wyższa, bo wynosi 5 tysięcy. Zazwyczaj też udaje się uzyskać ponad 3 tysiące pełnych odpowiedzi na ankiety. Pytania dotyczą oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej, tego, jak będzie ona wyglądała w kolejnych 6 miesiącach, sytuacji na rynku pracy, czyli czy firma zatrudnia, czy są zwolnienia, czy widać rozwój, czy raczej zaciskanie pasa i duże oszczędności w firmie, w której dany ankietowany jest zatrudniony, no i w tym także ocena tego, co będzie w ciągu następnych 6 miesięcy się działo. Oczywiście jest to subiektywna ocena na podstawie tego, co dany ankietowany uważa. No i na sam koniec kwestia dochodów, w tym też ocena tego, jak one będą się kształtowały przez najbliższe 6 miesięcy. I na każde pytanie można odpowiedzieć na 3 proste sposoby: neutralna ocena, ocena pozytywna, no i ocena negatywna. A 60% wagi indeksu dotyczy oceny tego, jak jest obecnie, a 40% oceny perspektywy na najbliższe 6 miesięcy.
Wskaźnik zaufania konsumentów jest uznawany za bardziej wymierny od indeksu Michigan, chociażby ze względu na większą próbę statystyczną i na to, że jest po prostu mniej zmienny, jego wahania są mniej dynamiczne. W średnim terminie jest on dość mocno skorelowany z indeksem Michigan, ale na przykład historyczne minima na poziomie 26 punktów zostały wyznaczone w marcu 2009 roku, czyli były pokłosiem kryzysu finansowego, no a maksima na poziomie niecałych 145 punktów zostały osiągnięte na początku 2000 roku. Widać więc, że ta większa próba statystyczna w pewien sposób wygładza negatywną ocenę konsumentów, wygładza te średnioterminowe wahania, choć oczywiście między dwoma wskaźnikami są też spore różnice metodologiczne. W lipcu wskaźnik Conference Board wyniósł 117 punktów w porównaniu do 110 punktów w czerwcu, no i to był najwyższy odczyt od 2 lat. Natomiast sam wskaźnik jest publikowany każdego miesiąca w ostatni wtorek. W Polsce też oczywiście mamy swój indeks nastrojów konsumentów, a konkretnie publikowany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, czyli przez BIEC, tak zwany wskaźnik dobrobytu, którego historia danych sięga 1998 roku. W przeciwieństwie do większości tego typu wskaźników zaufania czy nastrojów konsumentów, on nie bazuje na ankietach. Ale no, jeżeli nie na ankietach, no to w jaki sposób tutaj te dane są gromadzone? No, gromadzone są na podstawie oficjalnych danych statystycznych, takich jak na przykład stopa bezrobocia, jak inflacja, jak tempo wzrostu wynagrodzeń, jak poziom zatrudnienia. No i z tego względu no, jego wartość jako wskaźnika wyprzedzającego jest, no można powiedzieć, że dyskusyjna, no ale warto wspomnieć, że w ogóle taki wskaźnik dla polskich konsumentów również jest publikowany. Jego publikacja jest zawsze zaplanowana na piątek trzeciego tygodnia danego miesiąca. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący i że do czegoś Ci się przyda. Daj znać, czy Twoim zdaniem w ogóle takie wskaźniki, które bazują na ankietach wśród konsumentów, wśród gospodarstw domowych, czy to w ogóle ma sens i czy tego typu dane w ogóle w jakikolwiek sposób są wymierne i pokazują to, co może się w przyszłości w gospodarce wydarzyć, to jakie trendy będą się kształtować. No i oczywiście łapka w górę, subskrybuj kanał FX Mac i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.